Drugi otwarty turniej indywidualny w Steel Darta rozegrany został 29 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnej. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja dyscypliny darta wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także pobudzenie aktywności sportowej. Gra polega na trafianiu niewielkimi lotkami w tarczę, wymaga koncentracji, precyzji i szybkiego liczenia. Wbrew pozorom środek nie jest miejscem i polem najwyżej punktowanym na naszej tarczy. Jest to najwyżej punktowane pole, jest to pole numer 20 potrójne, które daje nam wartość 60, natomiast sam środek daje nam wartość 50, więc rzucając do tarczy musimy celować jednak w ten prostokącik o wartości potrójnej 20. Jeżeli chodzi o samą strategię darta, każdy zawodnik ma indywidualną, począwszy od samych lotek, tak, jeżeli chodzi o wagę. W steel darta, czyli ostrego darta, który tutaj u nas w Szczytnej podczas sekcji trenujemy, lotki są wagowo tak mniej więcej od 18 do nawet 32 gramów, więc każdy zawodnik wybiera te lotki pod siebie, pod własne preferencje. Natomiast jeżeli chodzi o samą strategię gry, każdy zawodnik, tak jak już wspomniałem, wybiera ją pod siebie ze względu na to, że na przykład zostanie mu 120 punktów do końca i musi tak wybrać pola na tarczy, aby w tych trzech lotkach udało mu się na przykład skończyć ten wynik do zera. Jakiś czas temu był organizowany turniej Rekord Guinnessa Badmintona i koledzy tutaj właśnie zorganizowali taki fajny turniej. Trwał on aż od północy do 5 rano i tak jakaś pasja się rzuciła do tego. Dzisiaj akurat ciocia mnie namówiła, która kiedyś tam grywała za swoich młodszych lat. Zjawiliśmy się obydwoje i jesteśmy. W moim przypadku akurat liczy się tylko i wyłącznie łut szczęścia, a reszta no to pewnie już tylko jakaś technika, jakiegoś rzutu, czy tam nie wiem, wiem, że lotki są jakieś tam obliczane na gramy, nie gramy, a tu chłopaki przychodzą ze sprzętem już swoim profesjonalnym. Według mnie to w każdym takim miasteczku powinna taka sekcja po prostu darterska być. Popatrzmy na z naszych sąsiadów południowych, na Czechów. Tam po prostu w każdym barze, w każdej wiosce po prostu ludzie rzucają, przychodzą, spotykają się, rzucają i jednocześnie się rozwijają, po prostu jakiś poziom prezentują. No trzeba mieć, z jednej strony trzeba mieć jakąś smykałkę, celność po prostu, żeby te lotki nie latały po całej tarczy po prostu, tylko jakieś skupienie po prostu, nie? Tak. No i później się po prostu już wyrabia rękę. Zadanie jest bardzo trudne, trzeba dużo trenować, niemniej jednak udaje się, ale jak wiadomo w każdej dziedzinie sportowej trzeba dużo pracy i treningu, żeby osiągać sukcesy. Z tego co mi wiadomo, jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o teren powiatu kłodzkiego, jedyną taką sekcją, więc mamy nadzieję, że ta sekcja będzie się rozwijać, rozbudowywać i tych członków tej sekcji będzie przybywać. Nasza sekcja darta w Szczytnej, tak jak już wspomniałem, działa już prawie rok, bo od stycznia i w tym czasie udało nam się kupić, zorganizować wiele ciekawych i bardzo profesjonalnych sprzętów do darta, przede wszystkim profesjonalne tarcze, tablety do liczenia punktów, czy też maty i stoliki, które ułatwiają nam tutaj grę. Zwycięzcą zawodów okazał się Beniamin Bierc, drugie miejsce zajął Przemysław Szymczak, a trzecie Michał Nicałek. Wszystkich zainteresowanych grą w darta zapraszamy do sekcji działającej w Szczytnej.